Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach wierszem. Adam Mickiewicz. Księga pierwsza. Gospodarstwo. Powrót panicza, spotkanie się pierwsze w pokoiku, drugie u stołu, ważna sędziego nauka o grzeczności, podkomorzego uwagi polityczne nad modami. Początek sporu o Kusego i Sokoła, żale wojskiego, ostatni woźny trybunału, rzut oka na ówczesny stan polityczny Litwy i Europy. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, dziś piękność twą, w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanym pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Wśród takich pól przed laty nad brzegiem Ruczaju, na pagórku niewielkim we brzozowym gaju stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd hendogi, i stodołę miał wielką i przy niej trzy stogi, urządku, co pod strzechą zmieścić się nie może. Widać, że okolica obfita we zboże i widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów świecą gęsto jak gwiazdy. Widać z liczby pługów orzących wcześnie łany ogromne ugoru, czarnoziemne zapewne należne do dworu. Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek, że w tym domu dostatek mieszka i porządek. Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek. Wysiadł z powozu konie porzucone same, szczypiąc trawę, ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto za szczepkami i kołkiem za szczepki przetknięto. Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać. Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki. Końca doczekał nareszcie. Wbiega i okiem chciwie ściany, starodawne ogląda czule, jako swe znajome dawne. Też same widzi sprzęty, też same obicia, z którymi się zabawiać lubił od powicia. Lecz mniej wielkie, mniej piękne, niż się dawniej zdały. I też same portrety na ścianach wisiały tu Kościuszko w czamarce krakowskiej z oczyma podniesionymi w niebo. Miecz oburon trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów. Albo sam na nim padnie.
Dalej w polskiej szacie siedzi rejtan, żałośny, po wolności stracie. W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona, przed nim leży Fedon i żywot Katona. Dalej Jasiński, młodzian, piękny i posępny. Obok Korsak, towarzysz jego niedostępny, stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali. Nawet stary stojący zegar kurantowy w drewnianej szafie poznał u niścia alkowy i z dziecinną radością pociągnął za sznurek, by stary Dąbrowskiego posłyszeć mazurek. Biegał po całym domu i szukał komnaty, gdzie mieszkał dzieckiem, będąc przed 10 laty. Wchodzi, cofnął się, toczył zdumione źrenice po ścianach. W tej komnacie mieszkanie kobice? Któż by tu mieszkał? Stary stryj nie był żonaty, a ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty. To nie był ochmistrzyni pokój, fortepiano, na nim nuty i książki. Wszystko porzucano niedbale i bezładnie. Nieporządek miły. Nie stare były rączki, co je tak rzuciły. Tuż i sukienka biała, świeżo z kołka zdjęta do ubrania, na krzesła poręczu rozpięta, a na oknach donice z pachnącymi ziołki, geranium, lewkonija, astry i fiołki. Podróżny stanął w jednym z okien. Nowe dziwo. W sadzie na brzegu niegdyś, zarosłym pokrzywą, był maleńki ogródek, ścieżkami pożnięty, pełen bukietów, trawy angielskiej i mięty, drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotek połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek. Grządki widać, że były świeżo polewane. Tuż stało wody pełne naczynie blaszane, ale nigdzie nie widać było ogrodniczki. Tylko co wyszła, jeszcze kołyszą się drzwiczki świeżo trącone. Blisko drzwi ślad widać nóżki, na piasku bez trzewika była i pończoszki. Na piasku drobnym, suchym, białym na kształt śniegu, ślad wyraźny, lecz lekki, odgadniesz, że w biegu chybkim był zostawiony nóżkami drobnymi od kogoś, co zaledwie dotykał się ziemi. Podróżny długo w oknie stał, patrząc, dumając, wonnymi powiewami kwiatów oddychając, oblicze aż na krzaki fiołkowe skłonił, oczyma ciekawymi po drożynach gonił i znowu je na drobnych śladach zatrzymywał. Myślał o nich i czyje były odgadywał. Przypadkiem oczy podniósł i tuż na parkanie stała młoda dziewczyna. Białe jej ubranie, wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana, w takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana, więc choć świadka nie miała, założyła ręce na piersiach, przydawając zasłony sukience. Włos w pukle nierozwity, lecz węzełki małe pokręcone, schowane w drobne strączki białe, dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku świecił się jak korona na świętym obrazku. Twarzy nie było widać. Zwrócona na pole szukała kogoś okiem daleko. Na dole ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie. Jak biały ptak zleciała z parkanu na błonie i wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty i po desce opartej o ścianę komnaty. Nim spostrzegł się, wleciała przez okno, świecąca, nagła, cicha i lekka jak światłość miesiąca. Nucąc, chwyciła suknię, biegła do zwierciadła, wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła. Twarz podróżnego barwą spłonęła rumianą, jak obłok, gdy z jutrzenką napotka się raną. Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił, chciał coś mówić, przepraszać, tylko się ukłonił i cofnął. Dziewica krzyknęła boleśnie, niewyraźnie, jak dziecko przestraszone we śnie. Podróżny zląkł się, spojrzał, lecz już jej nie było. Wyszedł zmieszany i czuł, że serce mu biło głośno i sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć to dziwaczne spotkanie, czy
wstydzić czy cieszyć. Tymczasem na folwarku nie uszło baczności, że przed ganek zajechał któryś z nowych gości. Już konie w stajnię wzięto, już im hojnie dano, jako w porządnym domu i obrok i siano, bo sędzia nigdy nie chciał według nowej mody odsyłać konie gości Żydom do gospody. Słudzy nie wyszli witać, ale nie myśl wcale, aby w domu sędziego służono niedbale. Słudzy czekają, nim się pan wojski ubierze, który teraz za domem urządzał wieczerzę. On pana zastępuje i on w niebytności pana zwykł sam przyjmować i zabawiać gości. Daleki krewny pański i przyjaciel domu. Widząc gościa, na folwark dążył po kryjomu, bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim pudermanie. Widział więc, jak mógł najprędzej niedzielne ubranie nagotowane z rana, bo od rana wiedział, że u wieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział. Pan wojski poznał z dala, ręce rozkrzyżował i z krzykiem podróżnego ściskał i całował. Zaczęła się ta prędka zmieszana rozmowa, w której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa krótkie i poplątane. W ciąg powieści, pytań, wykrzykników i westchnień i nowych powitań. Gdy się pan wojski dosyć napytał, nabadał, na samym końcu dzieje tego dnia powiadał. Dobrze, mój Tadeuszu, bo tak nazywano młodzieńca, który nosił kościuszkowskie miano, na pamiątkę, że w czasie wojny się urodził. Dobrze, mój Tadeuszu, żeś się dziś nagodził do domu, właśnie kiedy mamy panien wiele. Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele. Jest z czego wybrać u nas towarzystwo liczne, od kilku dni zbiera się na sądy graniczne. Dla skończenia dawnego z panem hrabią sporu i pan hrabia ma jutro sam zjechać do dworu. Pod komorzy już zjechał z żoną i z córkami. Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami, a starzy i kobiety żniwo oglądają pod lasem i tam pewnie na młodzież czekają. Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy stryjaszka, podkomorstwo i szanowne damy. Pan wojski z Tadeuszem idą pod las drogą i jeszcze się do woli nagadać nie mogą. Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło, mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło, całe zaczerwienione jak zdrowe oblicze gospodarza, gdy pracę skończywszy rolnicze na spoczynek powraca. Już krąg promienisty spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty, napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa, cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa. I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu. Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu, wtem zapadło do głębi, jeszcze przez konary błysnęło, jako świeca przez okienic szpary i zgasło. I wnet sierpy gromadnie dzwoniące we zbożach i grabliska suwane po łące ucichły i stanęły. Tak pan sędzia każe, u niego ze dniem kończą pracę gospodarze. Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba. Słońce, jego robotnik, kiedy znindzie z nieba, czas i ziemianinowi ustępować z pola. Tak zwykł mawiać pan sędzia, a sędziego wola była ekonomowi poczciwemu świętą, bo nawet wozy, w które już składać zaczęto kopę żyta, niepełne jadą do stodoły. Cieszą się z nadzwyczajnej ich lekkości woły. Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe, wesoło. Lecz w porządku, naprzód dzieci małe z dozorcą, potem sędzia szedł z podkomorzyną, obok pan podkomorzy otoczony rodziną, panny tuż za starszymi, a młodzież na boku. Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku. Tak każe przyzwoitość. Nikt tam nie rozprawiał o porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał. A każdy mimowolnie porządku pilnował, bo sędzia w domu dawne obyczaje chował i nigdy nie dozwalałby chybiano względu dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną.
Z jego upadkiem domy i narody giną, więc do porządku wykli domowi i słudzy. I przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy, gdy sędziego nawiedził, skoro pobył mało, przejmował zwyczaj, którym wszystko oddychało. Krótkie były sędziego synowcem witania, dał mu poważnie rękę do pocałowania i w skroniu całowawszy uprzejmie pozdrowił. A choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił, widać było z łez, które wylotem kontusza otarł prędko, jak kochał pana Tadeusza. W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i zboru i z łąki, z pastwisk razem wracało do dworu. Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy i wznosi chmurę pyłu dalej. Zwolna kroczy stado cielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki. Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki. Wszystko bieży ku studni, której ramię z drzewa raz po raz skrzypi i napój w koryta rozlewa. Sędzia, choć utrudzony, chociaż w gronie gości nie uchybił gospodarskiej ważnej powinności, udał się sam ku studni, najlepiej z wieczora gospodarz widzi, w jakim stanie jest obora. Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy, bo sędzia wie, że oko pańskie konia tuczy. Wojski z woźnym protazem ze świecami w sieni stali i rozprawiali nieco poróżnieni, bo w niebytność wojskiego woźny pokryjomu kazał stoły z wieczerzą powynosić z domu i ustawić co prędzej w pośrodku zamczyska, którego widne były pod lasem zwaliska. Po cóż te przenosiny? Pan wojski się krzywił i przepraszał sędziego. Sędzia się zadziwił, lecz stało się już późno i trudno zaradzić. Wolał gości przeprosić i w pustki prowadzić. Po drodze woźny ciągle sędziemu tłumaczył, dlaczego urządzenie pańskie przeinaczył. We dworze żadna izba nie ma obszerności dostatecznej dla tylu tak szanownych gości. W zamku sień wielka jeszcze dobrze zachowana, sklepienie całe, wprawdzie pękła jedna ściana, okna bez szyb, lecz latem nic to nie zawadzi. Bliskość piwnic wygodna służącej czeladzi. Tak mówiąc na sędziego mrugał, widać z miny, że miał i taił inne, ważniejsze przyczyny. O 2000 kroków zamek stał za domem, okazały budową, poważny ogromem, dziedzictwo starożytnej rodziny Choreszków. Dziedzic zginął był w czasie krajowych zamieszków, dobra całe zniszczone sekwestrami rządu, bezładnością opieki, wyrokami sądu, cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli, a resztę rozdzielono między wierzycieli. Zamku żaden wziąć nie chciał, bo w szlacheckim stanie trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie. Lecz hrabia, sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki, panicz bogaty, krewny Choreszków daleki, przyjechawszy z wojażu, upodobał mury, tłumacząc, że gotyckiej są architektury, choć sędzia z dokumentów przekonywał o tem, że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem. Dość, że hrabia chciał zamku, właśnie i sędziemu przyszła nagle taż chętka. Nie wiadomo czemu, zaczęli proces w ziemstwie, potem w głównym sądzie, w senacie znowu w ziemstwie i guberskim rządzie. Wreszcie po wielu kosztach i ukazach licznych sprawa wróciła znowu do sądów granicznych. Słusznie woźny powiadał, że w zamkowej sieni zmieści się i palestra, i goście proszeni, sień wielka jak refektarz z wypukłym sklepieniem na filarach, podłoga wysłana kamieniem, ściany bez żadnych ozdób, ale mur hendogi. Sterczały wkoło sarnie i jelenie rogi z napisami. Gdzie, kiedy te łupy zdobyte? Tuż myśliwców herbowne klejnoty wyryte i stoi wypisany każdy po imieniu. Herb Choreszków, półkozic jaśniał na sklepieniu. Goście weszli w porządku i stanęli kołem. Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem. Z wieku mój z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Przy nim stał kwestarz, sędzia tuż przy Bernardynie. Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie. Mężczyznom dano wódkę. W ten czas wszyscy siedli i chołodziec litewski, milcząc, żwawo jedli.
Pan Tadeusz, choć młodzik, ale prawem gościa, wysoko siadł przy damach obok jego mościa. Między nimi stryjaszkiem jedno pozostało puste miejsce, jak gdyby na kogoś czekało. Stryj nieraz na to miejsce i na drzwi poglądał, jakby czyjegoś gościa był pewny i żądał. I Tadeusz wzrok stryja ku drzwiom odprowadzał i z nim na miejscu pustym oczy swe osadzał. Dziwna rzecz. Miejsca wkoło są siedzeniem dziewic, na które mógłby spojrzeć bez wstydu królewic. Wszystkie zacnie zrodzone, każda młoda, ładna, Tadeusz tam pogląda, gdzie nie siedzi żadna. To miejsce jest zagadką, młódź lubi zagadki. Roztargniony do swojej nadobnej sąsiadki, ledwie słów kilka wyrzekł do podkomorzanki, nie zmienia jej talerzów, nie nalewa szklanki i panien nie zabawia przez rozmowy grzeczne, z których by wychowanie poznano stołeczne. To jedno puste miejsce nęci go i mami, już nie puste, bo on je napełnił myślami. Po tym miejscu biegało domysłów tysiące, jako po deszczu żabki po samotnej łące. Wśród nich jedna króluje postać, jako w pogodę lilia, jezior skroń białą wznosząca nad wodę. Dano trzecią potrawę, wtem pan podkomorzy, wlewszy kropelkę wina w szklankę panny róży, a młodszej przysunąwszy z talerzem ogórki, rzekł: muszę ja wam służyć, moje panne córki, choć stary i niezgrabny. Zatem się rzuciło kilku młodych od stołu i panną służyło. Sędzia, z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza i poprawiwszy nieco wylotów kontusza, nalał węgrzyna i rzekł: dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajem. I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki. Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. Dawniej na dwory pańskie jachał szlachcic młody. Ja sam lat 10 byłem dworskim wojewody, ojca podkomorzego, mościwego pana. Mówiąc podkomorzemu, ścisnął za kolana. On mnie radą do usług publicznych sposobił, z opieki nie wypuścił, aż człowiekiem zrobił. W mym domu wiecznie będzie jego pamięć droga. Co dzień za duszę jego proszę Pana Boga. Jeślim tyle na jego nie korzystał dworze, jak drudzy i wróciwszy w domu ziemię orzeł, gdy inni więcej godni wojewody względów doszli potem najwyższych krajowych urzędów, przynajmniej tom skorzystał, że mi w moim domu nikt nigdy nie zarzuci, by mu chybił komu w uczciwości, w grzeczności, a ja powiem śmiało, grzeczność nie jest nauką łatwą, ani małą, niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak nogą zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo, bo taka grzeczność modna zda mi się kupiecka, ale nie staropolska, ani też szlachecka. Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna, bo nie jest bez grzeczności i miłość dziecinna i wzgląd męża dla żony przy ludziach i pana dla sług swoich. A w każdej jest pewna odmiana. Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić i każdemu powinną uczciwość wyrządzić. I starzy się uczyli u panów. Rozmowa była to historia żyjąca krajowa, a między szlachtą dzieje domowe powiatu. Dawano przez to poznać szlachcicowi, bratu, że wszyscy o nim wiedzą, lekce go nie ważą, więc szlachcic obyczaje swe trzymał pod strażą. Dziś człowieka nie pytaj, co zacz, kto go rodzi, z kim on żył, co porabiał, każdy gdzie chce wchodzi, byle nie szpieg rządowy i byle nie w nędzy, jak ów Wespazyjanus nie wąchał pieniędzy i nie chciał wiedzieć, skąd są, z jakich rąk i krajów. Tak nie chcą znać człowieka rodu, obyczajów, dość, że ważny i że się stempel na nim widzi, więc szanują przyjaciół jak pieniądze Żydzi. To mówiąc, sędzia gości obejrzał porządkiem, bo choć zawsze i płynnie mówił i z rozsądkiem, wiedział, że niecierpliwa młodzież teraźniejsza i że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza, ale wszyscy słuchali w milczeniu głębokiem.
Sędzia podkomorzego zdał się radzić okiem, podkomorzy pochwałą rzeczy nie przerywał, ale z częstym skinieniem głowy potakiwał. Sędzia milczał. On jeszcze skinieniem przyzwalał, więc sędzia i jego puchar i swój kielich nalał i dalej mówił. Grzeczność nie jest rzeczą małą. Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje, w ten czas i swoją ważność zarazem poznaje. Jak na szalach, żebyśmy nasz ciężar poznali, musim kogoś posadzić na przeciwnej szali. Zaś godna jest waszmościów uwagi osobnej grzeczność, którą powinna młódź dla płci nadobnej, zwłaszcza gdy zacność domu, fortuny, szczodroty objaśniają wrodzone wdzięki i przymioty. Stąd droga do afektów i stąd się kojarzy wspaniały domów sojusz. Tak myślili starzy. A zatem? Tu pan sędzia nagłym zwrotem głowy skinął na Tadeusza, rzucił wzrok surowy. Znać było, że przychodził już do wniosków mowy. Wtem brząknął w tabakierkę złotą podkomorzy. I rzekł. Mój sędzio, dawniej było jeszcze gorzej. Teraz nie wiem, czy moda i nas starych zmienia, czy młodzież lepsza, ale widzę mniej zgorszenia. Ja pamiętam czasy, kiedy do ojczyzny pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny. Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów targnęli do nas hordą gorszą od nogajów, prześladując w ojczyźnie Boga, przodków, wiarę, prawa i obyczaje, nawet suknie stare. Żałośnie było widzieć wyżółkłych młokosów, gadających przez nosy, a często bez nosów, opatrzonych broszurki i w różne gazety, głoszących nowe wiary, prawa, toalety. Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza, bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przepuszcza, odbiera naprzód rozum od obywateli. I tak mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli, zląk ich się jak dżumy, jak i cały naród, bo już sam wewnątrz siebie czuł choroby zaród. Krzyczano na modniejszów, a brano z nich wzory. Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory. Była to maszkarada, zapustna swawola, po której miał przyjść wkrótce wielki post. Niewola. Pamiętam, chociaż byłem w ten czas małe dziecię, kiedy do ojca mego w ośmiańskim powiecie przyjechał pan Podczaszyc na francuskim wózku. Pierwszy człowiek, co w Litwie chodził po francusku. Biegali wszyscy za nim, jakoby za rarogiem. Zazdroszczono domowi, przed którego progiem stanęła Podczaszyca dwukolna dryndulka, która się po francusku zwała Karyjulka. Zamiast lokajów w kielni siedziały dwa pieski, a na kozłach niemczysko chude na kształt deski. Nogi miał długie, cienkie jak od chmielu tyki. W pończochach ze srebrnymi klamrami trzewiki peruka z harbajtelem zawiązanym w miechu. Starzy na on ekwipaż parskali ze śmiechu, a chłopi żegnali się mówiąc, że po świecie jeździ wenecki diabeł w niemieckiej karecie. Sam Podczaszyc, jaki był, opisywać długo. Dosyć, że nam się zdawał małpą lub papugą w wielkiej peruce, którą do złotego runa on lubił porównywać, a my do kołtuna. Jeśli kto i czuł w ten czas, że polskie ubranie piękniejsze jest niż obcej mody małpowanie, milczał, bo by krzyczała młodzież, że przeszkadza kulturze, że tamuje progresy, że zdradza. Taka była przesądów owoczesnych władza. Podczaszyc zapowiedział, że nas reformować, cywilizować będzie i konstytuować. Ogłosił nam, że jacyś Francuzi wymowni zrobili wynalazek, iż ludzie są równi, choć o tym dawno w pańskim pisano zakonie i każdy ksiądz toż samo gada na ambonie. Nauka dawną była, szło o jej pełnienie, lecz w ten czas panowało takie oślepienie, że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie, jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie. Podczaszyc, mimo równości, wziął tytuł markiża. Wiadomo, że tytuły przychodzą z Paryża, a na ten czas tam w modzie był tytuł markiża. Jakoż, kiedy się moda odmieniła z laty,
Tenże sam Markisz przybrał tytuł demokraty. Wreszcie z odmienną modą pod Napoleonem demokrata przyjechał z Paryża baronem. Gdyby żył dłużej, może nową alternatą z barona przechściłby się kiedyś demokratą, bo Paryż często modę odmianą się chlubi. A co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Chwała Bogu, że teraz jeśli nasza młodzież wyjeżdża za granicę, to już nie pojedziesz, nie szukać prawodawstwa w drukarskich kramarniach lub wymowy uczyć się w paryskich kawiarniach. Bo teraz Napoleon, człowiek mądry, a prędki, nie daje czasu szukać mody i gawędki. Teraz grzmi oręż, a nam starym serca rosną, że znowu o Polakach tak na świecie głośno. Jest sława, więc będzie i Rzeczpospolita. Zawżdy z wawrzynów drzewo wolności wykwita. Tylko smutno, że nam, ach, tak się lata wleką w nieczynności, a oni tak zawsze daleko. Tak długo czekać, nawet tak rzadka nowina, ojcze robaku. Ciszej rzekł do Bernardyna, słyszałem, żeś za Niemna odebrał wiadomość. Może też co o naszym wojsku wie jegomość? Nic a nic, odpowiedział robak obojętnie. Widać było, że słuchał rozmowy niechętnie. Mnie polityka nudzi, jeżeli z Warszawy mam list, to rzecz zakonna, to są nasze sprawy bernardyńskie. Cóż o tym gadać u wieczerzy? Są tu świeccy, do których nic tu nie należy. Tak mówiąc, spojrzał zyzem, gdzie wśród biesiadników siedział gość Moskal. Był to pan kapitan Ryków, stary żołnierz. Stał w bliskiej wiosce na kwaterze, pan sędzia go przez grzeczność prosił na wieczerze. Ryków jadł smaczno, mało wdawał się w rozmowę, lecz na wzmiankę Warszawy rzekł, podniósłszy głowę. Pan podkomorzy, oj wy, pan zawsze ciekawy o Bonaparta. Zawsze wam tam do Warszawy, he, ojczyzna. Ja nie szpieg, a po polsku umiem, ojczyzna. Ja to czuję wszystko, ja rozumiem. Wy Polaki, ja Ruski. Teraz się nie biję. Jest armistycjum, to my razem jemy, pijem. Często na awanpostach nasz z Francuzem gada. Pije wódkę, jak krzykną, ura, kanonada. Ruskie przysłowie. Z kim się bije, tego lubię. Gładź dróżkę jak po duszy, a bij jak po szubie. Jak mówię, będzie wojna u nas. Do majora Płuta adiutant sztabu przyjechał zawczora. Gotowość się do marszu. Pójdzie czy pod Turka, czy na Francuza. Oj, ten Bonapart figurka. Bez Suworowa to on może nas wytuza. U nas w pułku gadano, jak szli na Francuza, że Bonapart czarował. No tak i Suwarów czarował. Taki były czary przeciw czarów. Raz w bitwie, gdzie podział się szukać Bonaparta, a on zmienił się w lisa. Tak, Suwarów w harta. Tak Bonaparte znowu w kota się przerzuca, dalej drzeć pazurami, a Suwarów w kuca. Obaczcież, co się stało w końcu z Bonapartą. Tu Ryków przerwał i jadł. Wtem z potrawą czwartą wszedł służący i raptem boczne drzwi otwarto. Weszła nowa osoba. Przystojna i młoda, jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda, jej ubiór zwrócił oczy. Wszyscy ją witali, prócz Tadeusza. Widać, że ją wszyscy znali. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną. Gors wycięty, kołnierzyk z koronek, rękawki krótkie w ręku kręciła wachlarz dla zabawki. Bo nie było gorąca. Wachlarz pozłocisty, powiewając, rozlewał deszcz iskier rzęsisty. Głowa do włosu, włosy pozwijane w kręgi, w pukle i przeplatane różowymi wstęgi. Pośród nich brylant niby zakryty od oczu. Świecił się jako gwiazda w komety warkoczu, słowem ubiór galowy. Szeptali niejedni, że zbyt wykwintny na wieś i na dzień powszedni. Nóżek, choć suknia krótka, oko nie zobaczy. Bo biegła bardzo szybko, suwała się raczej jako osóbki, które na
Czy królskie święta przesuwają w jasełkach ukryte chłopięta? Biegła i wszystkich lekkim witając ukłonem, chciała usiąść na miejscu sobie zostawionem. Trudno było, bo krzeseł dla gości nie stało. Na czterech ławach cztery ich rzędy siedziało. Trzeba było rzęd ruszyć lub ławę przeskoczyć zręcznie. Między dwie ławy umiała się wtłoczyć, a potem między rzędem siedzących i stołem, jak bilardowa kula toczyła się kołem. W biegu dotknęła blisko naszego młodziana. Uczepiwszy falbaną o czyjeś kolana, poślizgnęła się nieco i w tym roztargnieniu na pana Tadeusza wsparła się ramieniu. Przeprosiwszy go grzecznie, na miejscu swym siadła, pomiędzy nim i stryjem, ale nic nie jadła, tylko się wachlowała, to wachlarza trzonek kręciła, to kołnierzyk z brabanckich koronek poprawiała, to lekkim dotknieniem się ręki muskała włosów pukle i wstęg jasnych pęki. Ta przerwa rozmów trwała już minut ze cztery. Tymczasem w końcu stoła naprzód ciche szmery, a potem się zaczęły w pół głośne rozmowy. Mężczyźni rozsądzali swe dzisiejsze łowy. Asesora z rejentem wzmogła się uparta, coraz głośniejsza kłótnia o kusego harta, którego posiadaniem pan rejent się szczycił i utrzymywał, że on zająca pochwycił. Asesor zaś dowodził na złość rejentowi, że ta chwała należy hartu sokołowi. Pytano zdania innych, więc wszyscy dokoła brali stronę kusego albo też sokoła. Ci jak znawcy, ci znowu jak naoczne świadki. Sędzia na drugim końcu do nowej sąsiadki rzekł półgłosem: przepraszam, musieliśmy siadać, niepodobna wieczerzy na później odkładać. Goście głodni, chodzili daleko na pole. Myśliłem, że dziś z nami nie będziesz przy stole, to rzekłszy. Spod komorzym przy pełnym kielichu o politycznych sprawach rozmawiał po cichu. Gdy tak były zajęte stołu strony obie, Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie. Przypomniał, że za pierwszym na miejsce wejrzeniem odgadnął zaraz, czyim miało być siedzeniem. Rumienił się, serce mu biło nadzwyczajnie, więc rozwiązane widział swych domysłów tajnie. Więc było przeznaczono, by przy jego boku usiadła owa piękność widziana w pomroku. Wprawdzie zdała się teraz wzrostem dorodniejsza, bo ubrana, a ubiór powiększa i zmniejsza. I włosu tamtej widział krótkie, jasnowłosy, a u tej krucze długie zwijały się sploty. Kolor musiał pochodzić od słońca promieni, którymi przy zachodzie wszystko się czerwieni. Twarzy wówczas nie dostrzegł, nazbyt rychło znikła, ale myśl twarz nadobną odgadywać zwykła. Myślił, że pewnie miała czarniutkie oczęta, białą twarz, usta kraśne jak wiśnie bliźnięta. U tej znalazł podobne oczy, usta, lica. Wieku może by była największa różnica. Ogrodniczka dziewczynką zdawała się małą, a pani ta niewiastą już w latach dojrzałą. Lecz młodzież o piękności metrykę nie pyta, bo młodzieńcowi młodą jest każda kobita. Chłopcowi każda piękność zda się rówiennicą, a niewinnemu każda kochanka dziewicą. Tadeusz, chociaż liczył lat blisko 20 i od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, miał za dozorcę księdza, który go pilnował i w dawnej surowości prawidłach wychował. Tadeusz zatem przywiózł w strony swe rodzinne duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne, ale razem niemałą chętkę do swej woli. Z góry już robił projekt, że sobie pozwolił używać na wsi długo zbronionej swobody. Wiedział, że był przystojny, czuł się rześki, młody, a w spadku po rodzicach wziął czerstwość i zdrowie. Nazywał się Soplica. Wszyscy Soplicowie są, jak wiadomo, krzepcy, otyli i silni. Do żołnierki jedyni, w naukach mniej pilni. Tadeusz się od przodków swoich nie odrodził. Dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził.
Tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił, choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił. On wolał z flinty strzelać albo szablą robić. Wiedział, że go myślano do wojska sposobić, że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę. Ustawicznie do bębna tęsknił, siedząc w szkole, ale stryj nagle pierwsze zamiary odmienił. Kazał, aby przyjechał i aby się żenił i objął gospodarstwo. Przyrzekł na początek dać małą wieś, a potem cały swój majątek. Te wszystkie Tadeusza cnoty i zalety ściągnęły wzrok sąsiadki uważnej kobiety. Zmierzyła jego postać kształtną i wysoką, jego ramiona silne, jego pierś szeroką i w twarz spojrzała, z której wytryskał rumieniec. Ilekroć z jej oczyma spotkał się młodzieniec, bo z pierwszej lękliwości całkiem już ochłonął i patrzył wzrokiem śmiałym, którym ogień płonął, również patrzyła ona. I cztery źrenice gorzały przeciw sobie, jak roratne świce. Pierwsza z nim po francusku zaczęła rozmowę. Wracał z miasta, ze szkoły, więc o książki nowe, o autorów pytała Tadeusza zdania i ze zdań wyciągała na nowo pytania. Cóż, gdy potem zaczęła mówić o malarstwie, o muzyce, o tańcach, nawet o rzeźbiarstwie, dowiodła, że zna równie pędzel nuty druki. Aż osłupiał Tadeusz na tyle nauki. Lękał się, by nie został pośmiewiska celem. I jąkał się jak żaczek przed nauczycielem, szczęściem, że nauczyciel ładny i niesrogi. Odgadnęła sąsiadka powód jego trwogi, wszczęła rzecz o mniej trudnych i mądrych przedmiotach, o wiejskiego pożycia nudach i kłopotach, i jak bawić się trzeba, i jak czas podzielić, by życie uprzyjemnić i wieś rozweselić. Tadeusz odpowiadał śmiele i szła rzecz dalej. Pół godziny już byli z sobą poufali. Zaczęli nawet małe żarciki i sprzeczki. W końcu stawiła przed nim trzy z chleba gałeczki. Trzy osoby na wybór wziął najbliższą sobie. Podkomorzanki na to zmarszczyły się obie. Sąsiadka zaśmiała się, lecz nie powiedziała, kogo owa szczęśliwsza gałka oznaczała. Inaczej bawiono się w drugim końcu stoła, bo tam, zmógłszy się nagle stronnicy sokoła, na partyję kusego bez litości wsiedli. Spór był wielki, już potraw ostatnich nie jedli, stojąc i pijąc obie kłóciły się strony, a najstraszniej pan rejent był zacietrzewiony. Jak raz zaczął bez przerwy rzecz swoją, to kował i gestami ją bardzo dobitnie malował. Był dawniej adwokatem, pan rejent Bolesta. Zwano go kaznodzieją, że zbyt lubił gesta. Teraz ręce przy boku miał, w tył wyjął łokcie, spod ramion wytknął palce i długie paznokcie, przedstawiając dwa smycze hartów tym obrazem. Właśnie rzecz kończył. Wyczcha! Puściliśmy razem, ja i asesor, razem jakoby dwa kurki, jednym palcem spuszczone u jednej dwururki. Wyczcha! Poszli, a zając jak struna smyk w pole. Psy tuż. To mówiąc, ręce ciągnął wzdłuż po stole i palcami ruch hartów przedziwnie udawał. Psy tuż i hec od lasu odsadzili kawał sokoł smyk naprzód rączy pies, lecz zagorzalec wysadził się przed kusy motyle o palec. Wiedziałem, że spudłuje szara, gracz nie lada. Czkał, czchał niby prosto w pole, zanim psów gromada. Gracz szarak, skoro poczuł wszystkie harty w kupie, pstrek. Na prawo koziołka, z nim w prawo psy głupie. On znowu fajt w lewo, jak wytnie dwa susy. Psy za nim, fajt na lewo, on w las, a mój kusy cap. Tak krzycząc, pan rejent na stół pochylony z palcami swymi zabiegł aż do drugiej strony i cap. Tadeuszowi wrzasnął tuż nad uchem. Tadeusz i sąsiadka tym głosu wybuchem znienacka przestraszeni właśnie pół rozmowy odstrychnęli od siebie mimowolnie głowy, jako wierzchołki drzewa powiązane z połem. Gdy je wicher rozerwie i ręce pod stołem blisko siebie leżące wstecz nagle uciekły i dwie twarze w jeden się rumieniec oblekły. Tadeusz, by nie zdradzić swego roztargnienia, prawda, rzekł, mój rejencie, prawda, bez wątpienia, kusy piękny hart z kształtu, jeśli równie chwytny. Chwytny? Krzyknął pan rejent, mój pies faworytny, żeby nie miał być chwytny.
Więc Tadeusz znowu cieszył się, że tak piękny pies nie ma na rowu. Żałował, że go tylko widział idąc z lasu i że przymiotów jego poznać nie miał czasu. Na to zadrżał asesor, puścił z rąk kieliszek, utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek. Asesor mniej krzykliwy i mniej był ruchawy od rejenta. Szczuplejszy i mały z postawy, lecz straszny na reducie balu i sejmiku, bo powiadano o nim ma żądło w języku. Tak dowcipne żarciki umiał komponować, iżby je w kalendarzu można wydrukować. Wszystkie złośliwe, ostre, dawniej człowiek dostatni, schedeł ojca swojego i majątek bratni, wszystko strwonił na wielkim figurując świecie. Teraz wszedł w służbę rządu, by znaczyć w powiecie, lubił bardzo myślictwo, już to dla zabawy. Już to, że odgłos trąbki i widok obławy przypominał mu jego lata młodociane, kiedy miał strzelców licznych i psy zawołane. Teraz mu z całej psiarni dwa harty zostały, jeszcze z tym. Z tych jednemu chciano przeczyć chwały, więc zbliżył się i zwolna gładząc faworyty rzekł z uśmiechem, a był to uśmiech jadowity. Hart bez ogona jest jak szlachcic bez urzędu. Ogon też znacznie hartom pomaga do pędu. A pan kusość uważasz za dowód dobroci? Zresztą zdać się możemy na sąd pańskiej cioci. Choć pani Telimena mieszkała w stolicy i bawi się niedawno w naszej okolicy, lepiej zna się na łowach niźli myśliwi młodzi. Tak to nauka sama z latami przychodzi. Tadeusz, na którego niespodzianie spadał grom taki, wstał zmieszany, chwilę nic nie gadał, lecz patrzył na rywala coraz straszniej, srożej. Wtem wielkim szczęściem dwakroć kichnął pod komorzy. Wiwat! Krzyknęli wszyscy, on się wszystkim skłonił i zwolna w tabakierkę palcami zadzwonił. Tabakiera ze złota, z brylantów oprawa, a w środku jej był portret króla Stanisława. Ojcu podkomorzego sam król ją darował. Po ojcu podkomorzy godnie ją piastował. Gdy w nią dzwonił, znak dawał, że miał głos zabierać. Umilkli wszyscy i ust nie śmieli otwierać. On rzekł, wielmożni, szlachta, bracia, dobrodzieje, forum myśliwskim tylko są łąki i knieje, więc ja w domu podobnych spraw nie decyduję i posiedzenie nasze na jutro solwuję. I dalszych replik stronom dzisiaj nie dozwolę. Woźny, odwołaj sprawę na jutro, na pole. Jutro i hrabia z całym myślistwem tu zjedzie. I waszeć z nami ruszysz, sędzio mój sąsiedzie, i pani Telimena, i panny, i panie, słowem zrobim na urząd wielkie polowanie. I wojski towarzystwa nam też nie odmówi, to mówiąc tabakierkę podawał starcowi. Wojski na ostrym końcu śród myśliwych siedział, słuchał zmrużywszy oczy, słowa nie powiedział. Choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania, bo nikt lepiej nad niego nie znał polowania. On milczał, szczyptę wziętą z tabakiery ważył w palcach i długo dumał, nim ją w końcu zażył. Kichnął, aż cała izba rozległa się echem i potrząsając głową rzekł z gorzkim uśmiechem. O, jak mnie to starego i smuci i dziwi. Cóż by to o tym starzy mówili myśliwi, widząc, że w tylu szlachty, w tylu panów gronie mają sądzić się spory o harcim ogonie? Cóż by rzekł na to stary rejtan, gdyby ożył? Wróciłby do Lachowicz i w grób się położył. Co by rzekł wojewoda niesiołowski stary, który ma dotąd pierwsze na świecie ogary i 200 strzelców trzyma obyczajem pańskim i ma 100 wozów sieci w zamku worończańskim i od tylu lat siedzi jak mnich na swym dworze. Nikt go na polowanie uprosić nie może. Białopiotrowiczowi samemu odmówił, bo cóż by on na waszych polowaniach łowił? Piękna byłaby sława, żeby pan taki wedle dzisiejszej mody jeździł na szaraki. Za moich, panie, czasów w języku strzeleckim dzik, niedźwiedź, łoś, wilk zwany był zwierzęciem szlacheckim, a zwierzę, nie mające kłów, rogów, pazurów, zostawiano dla płatnych sług i dworskich ciurów.
Żaden pan nigdy przyjąć nie chciałby do ręki strzelby, którą zhańbiono, sypiąc w nią śród cienki. Trzymano wprawdzie hartów, bo z łowu wracając, trafia się, że spod konia mknie się biedak zając. Puszczano w ten czas za nim dla zabawki smycze i na konikach małe goniły panicze przed oczami rodziców, którzy te pogonie ledwie raczyli widzieć. Cóż kłócić się o nie? Więc niech jaśnie wielmożny podkomorze raczy odwołać swe rozkazy i niech mi wybaczy, że nie mogę na takie jechać polowanie i nigdy na nim noga moja nie postanie. Nazywam się Chreczecha, a od króla Lecha żaden za zającami nie jeździł Chreczecha. Tu śmiech młodzieży mowę wojskiego zagłuszył. Wstano od stołu, pierwszy podkomorze ruszył. Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc, kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Za nim szedł kwestarz, sędzia tuż przy Bernardynie. Sędzia u progu rękę dał podkomorzynie, Tadeusz Telimenia, asesor krajczance, a pan rejent na końcu w wojskiej chreczeszance. Tadeusz z kilku gośćmi poszedł do stodoły, a czuł się pomieszany, zły i niewesoły. Rozbierał myślą wszystkie dzisiejsze wypadki. Spotkanie się, wieczerzę przy Bogu boku sąsiadki, a szczególniej mu słowo ciocia koło ucha brzęczało ciągle jako naprzykrzona mucha. Pragnąłby u woźnego lepiej się wypytać o pani Telimenie, lecz go nie mógł schwytać. Wojskiego też nie widział, bo zaraz z wieczerzy wszyscy poszli za gośćmi, jak sługom należy, urządzając we dworze izby do spoczynku. Starsi i damy spały we dworskim budynku. Młodzież Tadeuszowi prowadzić kazano, w zastępstwie gospodarza, w stodołę na siano. W pół godziny tak było głucho w całym dworze, jako po zadzwonieniu na pacierz w klasztorze. Ciszę przerwał tylko głos nocnego stróża. Usnęli wszyscy, sędzia sam oczu nie zmruża. Jako wódz gospodarstwa obmyśla wyprawę w pole i w domu przyszłą urządza zabawę. Dał rozkaz ekonomom, wójtom, igumiennym, pisarzom, ochmistrzyni, strzelcom i stajennym. I musiał wszystkie dzienne rachunki przezierać. Nareszcie rzekł woźnemu, że chce się rozbierać. Woźny pas mu odwiązał, pas, słucki pas lity, przy którym świecą gęste kutasy jak kity. Z jednej strony złotogłów w purpurowe kwiaty, na wywrót jedwab czarny, posrebrzane kraty. Pas taki można równie kłaść na strony obie, złotą na dzień galowy, a czarną w żałobie. Sam woźny umiał pas ten odwiązywać, składać, właśnie tym się zatrudniał i kończył tak gadać. Cóż złego, że przeniosłem stoły do zamczyska? Nikt na tym nic nie stracił, a pan może zyska? Bo przecież o ten zamek dziś toczy się sprawa. My od dzisiaj do zamku nabyliśmy prawa i mimo całą stronę przeciwnej zajadłość dowiodę, że zamczysko wzięliśmy w posiadłość. Wszakże kto gości prosi w zamek na wieczerzę, dowodzi, że posiadłość tam ma albo bierze. Nawet strony przeciwne weźmiemy na świadki. Pamiętam za mych czasów podobne wypadki. Już sędzia spał, więc woźny cicho wszedł do sieni, siadł przy świecy i dobył książeczkę z kieszeni, którą mu jak ołtarzyk złoty zawsze służy, której nigdy nie rzuca w domu i w podróży. Była to trybunalska bokanda. Tam rzędem stały spisane sprawy, które przed urzędem woźny sam głosem swoim przed laty wywołał, albo o których później dowiedzieć się zdołał. Prostym ludziom wokanda zda się imion spisem, woźnemu jest obrazów wspaniałych zarysem. Czytał więc i rozmyślał. Ogiński z Wizgirdem, Dominikanie z Rymszą, Rymsza z Wysogirdem, Radziwił z Werszczaką, Giedrojcie z Utowskim, Obuchowicz z Kachałem, Juracha z Piotrowskim, Maleski z Mickiewiczem, a na koniec hrabia z Soplicą i czytając tych imion wywabia pamięć spraw wielkich.
Wszystkie procesy, wypadki stoją mu przed oczy, sąd, strony i świadki. I ogląda sam siebie, jak w żupanie białym, w granatowym kontuszu stał przed trybunałem. Jedna ręka na szabli, a drugą do stoła. Przywoławszy dwie strony, uciszcie się, woła. Marząc i kończąc, pacierz wieczorny pomału usnął ostatni w Litwie woźny trybunału. Takie były zabawy, spory, wona lata, śród cichej wsi litewskiej, kiedy reszta świata we łzach i krwi tonęła, gdy ów mąż, Bóg wojny, otoczon chmurą pułków, tysiącem dział zbrojny, psiąkwszy swój rydwan orły złote obok srebrnych, od puszcz libijskich latał do Alpów podniebnych, ciskając grom po gromie, piramidy w Tabor, Marengo, w Ulm, w Austerlitz, zwycięstwo i zabor biegły przed nim i za nim. Słowa czynów tylu, brzemienna imionami rycerzy od Nilu, szła hucząc ku północy, aż u niemna brzegów odbiła się jak od skał, od Moskwy szeregów, które broniły Litwę murami żelaza przed wieścią dla Rosji, straszną jak zaraza. Przecież nieraz nowina, niby kamień z nieba spadała w Litwę, nieraz dziad żebrzący chleba bez ręki lub bez nogi, przyjąwszy jałmużnę, stanął i oczy w koło obracał ostrożne, gdy nie widział we dworze rosyjskich żołnierzy, ani jarmułek, ani czerwonych kołnierzy. W ten czas, kim był, wyznawał, był legionistą. Przynosił kości stare na ziemię ojczystą, której już bronić nie mógł, jak go w ten czas cała rodzina pańska, jak go czeladka ściskała, zanosząc się od płaczu. On za stołem siadał i dziwniejsze od baśni historyje gadał. On opowiadał, jako jenerał Dąbrowski ziemi włoskiej stara się przyciągnąć do Polski, jak on rodaków zbiera na lombardzkim polu, jak Kniaziewicz rozkazy daje z Kapitolu i zwycięzca wydartych potomków Cezarów rzucił w oczy Francuzów 100 krwawych sztandarów. Jak Jabłonowski zabiegł, aż kędy pieprz rośnie, gdzie się cukier wytapia i gdzie w wiecznej wiośnie pachnące kwitną lasy z Legią Dunaju, tam wódz Murzyny gromi, a wzdycha do kraju. Mowy starca krążyły we wsi pokryjomu. Chłopiec, co je posłyszał, znikał nagle z domu. Lasami i bagnami skradał się tajemnie, ścigany od Moskali, skakał kryć się w Niemnie i nurkiem płynął na brzeg księstwa warszawskiego, gdzie usłyszał głos miły, witaj nam, kolego. Lecz nim odszedł, wyskoczył na wzgórek z kamienia i Moskalom przez Niemen rzekł, do zobaczenia. Tak przekradł się Gorecki, Pas i Obuchowicz, Piotrowski, Obolewski, Rożycki, Janowicz, Mierzejewscy, Brochocki i Barnotowicze, Kupść, Gedymin i inni, których nie policzę, opuszczali rodziców i ziemię kochano i dobra, które na skarb carski zabierano. Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoru przyszedł i kiedy bliżej poznał panów dworu, gazetę im pokazał wyprutą z szkaplerza, tam stała wypisana i liczba żołnierza i nazwisko każdego wodza legionu i każdego z nich opis zwycięstwa lub zgonu. Po wielu latach pierwszy raz miała rodzina wieść o życiu, o chwale i o śmierci syna. Brał dom żałobę, ale powiedzieć nie śmiano, po kim była żałoba. Tylko zgadywano w okolicy i tylko cichy smutek panów lub cicha radość była gazetą ziemianów. Takim kwestarzem tajnym był robak podobno. Często on z panem sędzią rozmawiał osobno. Po tych rozmowach zawsze jakowaś nowina rozeszła się w sąsiedztwie. Postać Bernardyna wydawała, że mnich ten nie zawsze w kapturze chodził i nie w klasztornym zestarzał się murze. Miał on nad prawym uchem nieco wyżej skroni bliznę wyciętej skóry na szerokość dłoni i w brodzie ślad niedawny lancy lub postrzału. Rantyk nie dostał pewnie przy czytaniu mszału,
ale nie tylko groźne wejrzenie i blizny, lecz sam ruch i głos jego miał coś żołnierszczyzny. Przy mszy, gdy z wzniesionymi zwracał się rękami od ołtarza do ludu, by mówić Pan z wami, to nieraz tak się zręcznie skręcił jednym razem, jakby prawo w tył robił za wodza rozkazem i słowa liturgii takim wyrzekł tonem do ludu jak oficer, stojąc przed szwadronem. Postrzegali to chłopcy służący mu do mszy. Spraw także politycznych był robak świadomszy, nieźli żywotów świętych, a jeżdżąc po kweście często zastanawiał się w powiatowym mieście, miał pełno interesów, to listy odbierał, których nigdy przy obcych ludziach nie otwierał, to wysyłał posłańców, ale gdzie i po co nie powiadał. Częstokroć wymykał się nocą do dworów pańskich, z szlachtą ustawicznie szeptał i okoliczne wioski dokoła wydeptał. I w karczmach z wieśniakami rozprawiał niemało, a zawsze o tym, co się w cudzych krajach działo. Teraz sędziego, który już spał od godziny, przychodził budzić, pewnie ma jakieś nowiny.